Idę na mój dzisiaj późniejszy spacerek. Nieprzygotowana. Jejku. A gadać się chce? A dzielić mądrościami przenajróżniejszymi, oczywiście. Ale jak się zabalowało na kawce z przyjaciółką, bardzo miłym spotkaniu, to trudno teraz mieć w głowie jakieś bardzo przemądre refleksje i myśli. No i co teraz będzie, Anka? Próbowałam ratować się, czekając na przyjaciółkę, czytaniem książki. Myślę sobie, może tu natchnienie jakieś mnie olśnie, ale nic. A no to dzisiaj rozważania będą bardzo oczywiste. Radośnie ku wiośnie. O, radośnie ku wiośnie. Dzisiaj rączki marzną, nosek marznie. Zamiast kurteczki znowu paltko. Ale w głowie jedna radosna myśl. Radośnie ku wiośnie. A jakże się tu nie cieszyć? Kiedy to przed nami właśnie? Co prawda dzisiaj rano wyglądało na to, że nawet deszcz będzie padał. Ale się rozmyślił. Te pączuszki czekają. To ile można czekać? Kurczę, zaraz marzec się kończy. Ale to oczekiwanie jest wspaniałe. O, właśnie zobaczyłam tu jakiegoś latającego stwora. Bączka czy jakieś inne stworzenie. Radośnie ku wiośnie. Radosne myśli, radosne słowa, radosne czyny. O, z tymi czynami to mógłby ktoś zapytać, no i co ty, kochana, takiego radosnego zrobiłaś albo zrobisz? A zrobiłam. Bardzo miło spędziłam czas z przyjaciółką, gdzie obie się napędzałyśmy tą radosną energią. Ależ to jest wspaniałe uczucie, kiedy nic nie trzeba udawać, ani kryć, ani kombinować. Już o tym mówiłam, ale to jest taka ulga. Nie ma człowiek uczucia jakiegoś pogubienia, osamotnienia, zdziwienia. Tylko czysta radość. Dostałam dzisiaj też informację od pewnej młodej, zaprzyjaźnionej osoby, która przesłała mi zdjęcie swojej ślicznej córeczki. Laury, na którą mówię Laurka. Jakież to piękne stworzenie. Jakie wesołe. O, 2 latka skończy w lipcu, to już nie... O, to już ho, 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 ho. Nazywam ją modeleczką. Mama ubiera ją. Tak zabawnie, tak cudnie. I wygląda jak modelka, mogłaby startować w różnych konkursach. Śliczna dziewczynka. No. Państwa wyszli z pieska. I zainteresowali się tu mną, poglądają, co też ta kobieta tu robi. A, do listku gada. Radośnie ku wiośnie. Tak właśnie. I okazuje się, że wyszukiwanie tych radosnych momentów, jeśli mamy już takie nastawienie, oj, jak strzeliła ta wąska. Jest łatwe. Jest po prostu łatwe. Te radosne momenty same się pchają. W oczy, w ręce. No poza tą karetką, która tam niestety jedzie na sygnale.
niosąc komuś, miejmy nadzieję, sensowną pomoc. A ta zielenina, proszę bardzo, jest kontrastem dla tego dźwięku. Kto chociaż raz był w karetce, to wie, jak fajnie jest w niej nie być i błogosławić to, że można po prostu nie być w karetce. Właśnie. Oczywiście. Radośnie ku wiośnie. A dzisiaj dzionek zadumany, pochmurny, z niewielkimi przejaśnieniami. Radośnie ku wiośnie. No, miejmy nadzieję, że to właśnie zachmurzenie przypędzi trochę deszczu. Takiego fajnego. Uwielbiam wiosenne deszcze. Kiedy po prostu, szczególnie te ciepłe wiosenne deszcze, które ożywiają tę zieleninę, która tylko czeka na ten sygnał. Na razie nieśmiała bardzo. Będzie dobrze. Radośnie ku wiośnie. I wyszukujmy tych momentów, tych słów, tych myśli, które właśnie nas będą ten radosny nastrój popychać, podnaglać nas do tej radości, uskrzydlać i tak dalej, i tak dalej. Jest moja polanka, skraj lasu, maleńkie pączki na krzaczorach, oto do wody, radośnie pomyślnie. Tyle moich rozważań, jakże błahych, jakże zwyczajnych. Mam nadzieję, że pojawi się uśmiech na twarzy choć jednej osoby, która łaskawie odsłucha i obejrzy ten filmik. A ostatnio jestem rozpieszczana komentarzami tak pięknymi, po których, jak czasami piszę, co pewnie niektórzy mają mnie już wtedy za wariatkę. A teraz to ja idę tańczyć z radości, bo po takich słowach tylko to mi do głowy przychodzi. Radośnie ku wiośnie. Jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Jak to brzmi? Wiem, ale w to wierzę. Tyle.